Gaz ci się zaciął? No. Pierdzielisz? No zobacz, to tak było, nie? Aha! Chcę to uciąć, kurwa. Ja w tym drugim zgasz. W tym drugim kładzie mam właśnie takie manetki z wycięciem od razu. Wycięte, ale nie raz się wiesz, obrócił. Aha. Mi się drugi raz tak kurwa stało. O kurwa, no, można się zdziwić. Wiesz, jak spanikujesz, to kurwa lecisz, nie? No całe najlepiej to obciąć. Pewnie, że tak. Dobra, to co? Co, chyba musimy to sprzątnąć. Co? Mają nowy teren. No. Masz hamulec? No mam. Przesuniemy się. Młody, przesuniesz sam to? Oczywiście, nie. Dasz radę. Ty jesteś silny chłopaczysko. Wywróciło by go, wystrzeliło. Można wjeżdżać. Fajnie się tu śmiga nawet. I w miarę bezpieczny teren. Młody se też pojeździ. Kurde, źle mi się jeździ, bo mam w prawym przednim kole ten. Za mało powietrza. To ma przerąbane faktycznie za tymi dwoma kładami jeździć, to on nic nie widzi. Chcesz spróbować? No. To nie jest dla nas, my tam nie wjedziemy, tylko musisz chyba tam w lewo jak ślad prowadzi, nie? No. Chyba, że go pójdziemy tam złapać, jakby co. To tam jest zara przepaść, nie? Tam jest przepaść. Chcesz wjechać w przepaść? Serio? No to pójdę z Arturem do góry. Gazu odjąć. Ekipa ratunkowa idzie, młody, cię ratować od razu. Trzeba wjechać, wiesz, bez problemu.
No widzisz? Na luzie, nie? No to... Nie przesadził z gazem, bo tu polecisz, nie? Zbiegaj. No. Teraz już widać, jak tu jest stromo, nie? Młody jak się tu wywali. No. Nie ma problemu. O, to są jeszcze duże. Jest dobrze, jedź naokoło! Nic z tego podjazdu nie zrobię. Co? Nic z tego podjazdu nie zrobię. No nie, a my tu na dole możeśmy. No i jak podjazd? Fajny. Na luzie? Pogoda w sam raz. Trochę wieje, ale... Młodego zdmuchnie. No właśnie, tak, jak dmuchnie to jest ciężko. Raz się żyje, czekaj, jak już liścia masz. Dostałeś z liścia, zobacz. Co byś zrobił? Czym byś pojeździł? Głośniej mów. Pojeździłbym jutro. A, no jakbyś miał normalny motor, to byś jechał.